Będąc młodą lekarką, zwalczającą z wymiennym szczęściem wzwód nastrojów społecznych, wszedł raz do mej przychodni pacjent z szyją obwiązaną szalikiem fular. Dzień dobry, pani doktor. Hańba! Dzień dobry. Co panu dolega? Hańba! O, przepraszam, to z przyzwyczajenia, gargu. Właśnie poznałam po szaliku fula. Proszę więc mię je unaocznić przy pomocy a-a-a. A-a-a. Hańba! Proszę pana, może się przesłyszałam, ale już trzeci raz użył pan wyrażenia nieparlamentarne. Pani doktor raczy żartować. Jest to właśnie wyrażenie parlamentarne, drugie w częstości. A pierwsze? Demokracja. Do południa, jak są oracje, to co i już demokracja, a po południu, jak są głosowania, to hańba, hańba. To ciekawe, a czemuż? Bo parlament nałogowo czytuje autora Sienkiewicz, a tam w każdym rozdziale szlacheckie warchały zbierają się do kupy, potem popiją, pogadają, jeden coś powie, inny nie dosłyszy, więc zawołają hańba i trzaskają szablami. Co też pan mówi, a u nas w parlamencie też trzaskają? Czasem też. Młodsi pulpitami, a starsi kolanami. Jak to kolanami? Albowiem kolana mają zreumatyzmowane i jak niemi poruszą, to trzaskają. No cóż, tośmy sobie porozmawiali o polityce. A teraz zajmijmy się garłem. Proszę jeszcze raz o a-a-a. A-a-a. Proszę pana, garło stwierdzam opuchłe i zapalone, a struny głosowe całkiem poszarpane. Czy może pan też krzyczy hańba, hańba? Jasne, co się będę odróżniał? No widzi pan i z tego zeszarpał pan sobie struny. Proszę teraz potrzymać garło otwarte. Z ręcznym ruchem wypęzlowałam otwór nad manganianem. Przypruszyłam zasypką, a struny powiązałam i poszywałam cadgutem. Już po wszystkim. O, hańba! To jest, chciałem powiedzieć, dziękuję stukrotnie. A na przyszłość niech się pan powstrzymie od krzyków. To będzie zdrowiej i na garło, i na polityczną kulturę i sztukę. Spróbuję, a jakby co, to znów wpadnę. Hańba, hańba. Gdy pacjent oddalał się pogumnie ku swej działalności ustawodawczej, hańba! Pomyślałam, że co jak co, hańba! Ale mamy jednak posłów oczytanych w narodowej tradycji i autorze Sienkiewicz. Do usłyszenia. Znam po szaliku fula. Proszę więc mię je unaocznić przy pomocy a-a-a. A-a-a. Hańba! Proszę pana, może się przesłyszałam, ale już trzeci raz użył pan wyrażenia nieparlamentarne. Pani doktor raczy żartować. Jest to właśnie wyrażenie parlamentarne, drugie w częstości. A pierwsze? Demokracja. Do południa, jak są oracje, to co i już demokracja, a po południu, jak są głosowania, to hańba, hańba. To ciekawe, a czemuż? Bo parlament nałogowo czytuje autora Sienkiewicz, a tam w każdym rozdziale szlacheckie warchały zbierają się do kupy, potem popiją, pogadają, jeden coś powie, inny nie dosłyszy, więc zawołają hańba i trzaskają szablami. Co też pan mówi, a u nas w parlamencie też trzaskają? Czasem też. Młodsi pulpitami, a starsi kolanami. Jak to kolanami? Albowiem kolana mają zreumatyzmowane i jak niemi poruszą, to trzaskają. No cóż, tośmy sobie porozmawiali o polityce. A teraz zajmijmy się garłem. Proszę jeszcze raz o a-a-a. A-a-a. Proszę pana, garło stwierdzam opuchłe i zapalone. Będąc młodą lekarką, zwalczającą z wymiennym szczęściem wzwód nastrojów społecznych, wszedł raz do mej przychodni pacjent z szyją obwiązaną szalikiem fular. Dzień dobry, pani doktor. Hańba! Dzień dobry. Co panu dolega? Hańba! O, przepraszam, to z przyzwyczajenia, gargu. Właśnie poznałem, a struny głosowe całkiem poszarpane. Czy może pan też krzyczy hańba, hańba? Jasne, co się będę odróżniał?
No widzi pan, i z tego zeszarpał pan sobie struny. Proszę teraz potrzymać garło otwarte. Zręcznym ruchem wypęzlowałam otwór nad manganianem. Przypu-